siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set przedsezonowo, podcast siatkarski. Witamy Was w składzie Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Korfanty. Dzisiaj opowiemy Wam o Aluronie, Virtu, CMC, Zawiercie. CMC. Może nam się mylić, bo jeszcze w zeszłym sezonie była to Warta Zawiercie. W tym sezonie ten człon Warty zniknął, ale to nie oznacza, że kibice czy władze klubu przestają się utożsamiać akurat z oryginalną nazwą klubu. Nowy sponsor, firma CMC, weszła do nazwy drużyny, aby wzmocnić potencjał finansowy klubu i pewnie też potencjał kadrowy zespołu. W zeszłym sezonie czwarte miejsce i wydaje się, że chyba bliżej było zdobycia srebrnego medalu niż medalu brązowego. No tak, mecz półfinałowy numer dwa, gdzie tak naprawdę Gardini ratował się dosyć rewolucyjnym rozwiązaniem, przestawieniem Aleksandra Śliwki na atak, to poskutkowało. Drużyna z Kędzierzyna wygrała mecz w Zawierciu, wróciła na trzeci mecz do siebie i weszła do finału, więc tak naprawdę no, set dzielił drużynę z Zawiercia od drugiego miejsca, chociaż i tak miejsce czwarte jest ogromnym sukcesem. Tak, zwykle mówi się o Beniaminkach, że drugi sezon jest dla nich trudny, czego Zawiercianie nie potwierdzają, bo w pierwszym sezonie zajęli miejsce dziewiąte, drugim już miejsce czwarte i sezon po prostu chyba nawet ponad normę, mi się wydaje, pod zakładaną normę, jeśli chodzi o wynik sportowy. Tak, no ten potencjał sportowy moim zdaniem no, nie uzasadniał przedsezonowo wiary w to, że Zawiercie będzie miało aż tak dobry wynik na koniec sezonu. No bo tak, no patrzysz sobie i myślisz, okej, Marcin Waliński, Kamil Semeniuk, no to okej, wypożyczenie z Zaksy, nie wiadomo było, jak Semeniuk zagra. Waliński bardzo, bardzo przyzwoity, przyjmujący, ale jednak nigdy nie był to zawodnik do gry o medale. Grzegorz Bociek po kontuzji, Malinowski gdzieś też wieczny rezerwowy. No i gdzieś to zestawienie zeszłosezonowe było dość zaskakujące, że wypaliło. No i trochę też wracając do tematu powrotu do średniej z poprzedniego odcinka, czy z odcinka PGS Krzebeł Chatów, to wydaje mi się, że powtórzenie takiego sezonu w Zawierciu może być trudne. Chyba tak, bo też w poprzednim sezonie co zaskoczyło, to jest fakt, że Ferreira, który na początku był kontuzjowany, potem powrócił i rzeczywiście w końcówce już prezentował bardzo wysoki poziom. Miałem takie wrażenie w poprzednim sezonie, że tu każdy z zawodników wszedł na swoje absolutne maksimum. To jest na pewno wielka zasługa trenera Lebedewa, bo tą drużynę Zawiercia oglądało się fantastycznie. Po pierwsze z uwagi na to, że grali bardzo zróżnicowaną siatkówkę, tutaj kolejny raz swój wielki kunszt pokazał Michał Masny. Nawet pamiętam tak z autopsji, tak jak on był jeden sezon w Gdańsku i troszeczkę tam chyba nie dogadywał się do końca z trenerem Anastazim, no to mimo wszystko pokazywał bardzo wysoki poziom, bardzo szybką, dokładną siatkówkę. No i w związku z tym ta drużyna grała szybko, grała skutecznie, no i ci kibice, którzy no zdecydowanie no, złoty medal dla kibiców na pewno trafiłby do drużyny Zawiercia. Myślę, że na jedno zdanie osobne zasługuje Mateusz Malinowski, który chyba był objawieniem tego sezonu, moim zdaniem największym. I o tym, o czym świadczy chociażby też to, że wiele osób domagało się Mateusza Malinowskiego w kadrze Witala Heinena na ten sezon. Tak, no tam objawieniem był Mateusz Malinowski. Kto jeszcze? Bardzo dobry sezon Krzyśka Rejno. Michał Masny wrócił do swojej formy. Taichiro Koga. No, bardzo dobry sezon podobnież. No i tak, no i to wszystko się złożyło na czwarte miejsce. A jak wygląda skład Aluronu Virtu CMC Zawiercie na sezon 2019-2020? Tych zmian nie ma aż tak dużo, wbrew pozorom. Marcin Waliński i Aleksandr Ferreira to są dwie postaci, które dalej są w składzie na obecny sezon, a dołączył Wojciech Ferenc z Jastrzębskiego Węgla. No on tam chyba nie zaczynał w Jastrzębskim Węglu, zaczynał chyba we Francji, w Cannes. W zeszłym sezonie, potem przeszedł do właśnie Jastrzębskiego Węgla, tak? W trakcie sezonu, jeśli dobrze pamiętam. Tak. No i właśnie w tym sezonie już wylądował jako ten, no nie wiem, trzeci przyjmujący. Zobaczymy, jak to poukłada sobie Mark Lebediew. No i Nikołaj Pęczew, to jest czwarta postać na przyjęciu. Tutaj też wiąże się ciekawa historia, gdyż no, tym czwartym przyjmującym, zakładanym, miał być Wojin Cacic. A tyle tylko, że on wrócił z Mistrzostw Europy. Przeszedł kilka badań lekarskich, no i okazało się, że niestety jego stan zdrowia nie pozwala mu na grę i jego zdrowie było zagrożone, no i było zagrożenie też ze strony, znaczy było zagrożenie dla klubu, że on po prostu w pewnym momencie się rozsypie i nie będzie grał już do końca sezonu. Rozwiązano z nim kontrakt, no i Nikołaj Pęczew, który tego klubu szukał, kontynuuje swoją turystyczną przygodę z Plus Ligą, bo to już kolejny klub, w którym Niko Pęczew wystąpi. Czwarty, piąty? No dobra, no to spróbujmy policzyć. Warszawa poprzednio,
PGS Krabbełchatów to jest drugi. Rzeszów. Rzeszów to jest trzeci. Widzisz Rzeszowa przez Kielc. Kielce czwarty, czyli to jest piąty zespół plus ligi. Gwarant finału. tak się o nim mówiło, tak? Że jeżeli masz Mikołaja Pęczewa, to powinieneś wystąpić w finale. Co sądzicie o tym zestawieniu? Uważacie, że ktoś z tych nowych zawodników może Marcina Walińskiego albo Ferreira wygryźć z podstawowego składu? Myślę, że Mikołaj Pęczew mógłby wygryźć z Kamila Semeniuka, aczkolwiek z tym się wiąże od razu limit obcych krajowców. Marcina Walińskiego. Mówię już o obecnym sezonie, oczywiście. Kamil Semeniuk odszedł z Aluronu Virtu CMC Zawiercie, a został Marcin Waliński. Rzeczywiście, wydaje mi się właśnie, że Mikołaj Pęczew może wygryźć ze składu Marcina Walińskiego, aczkolwiek to będzie się wiązało od razu z problemami natury limitu obcych krajowców, chociaż jak dowiedzieliśmy się tylko do grudnia, bo w grudniu Michał Masny być może dostanie na kongresie EWVB polską licencję sportową i będzie grał jako Polak. Okej. Podobnie jak z Niko Szerszeniem, tak? Z Suwałk, tak? Że może szansa jest, żeby w grudniu ten limit dokładnie był troszeczkę tak inny. Tak, jak już mądre głowy z EWVB w końcu zbiorą się, żeby rozpatrzeć ten plik zgłoszeń o zmianę licencji, i to będzie grudzień, to wtedy jest szansa na to, że Michał Masny już będzie grał na polskiej licencji. Ja nie spodziewam się tutaj zmian. Mikołaj Pęczew to jest też dobry zawodnik, ale wydaje mi się, że jednak do gry z Michałem Masnym tutaj jednak atut zgrania też na pewno pomoże Marcinowi Walińskiemu w tym, żeby pozycję w składzie moim zdaniem utrzymać. Co oczywiście nie oznacza, że Mikołaj Pęczew nie będzie miał spotkań, w których będzie występował jako jeden z podstawowych przyjmujących, na przykład razem z Aleksandrem Ferreirą. Myślę, że Wojciech Ferenc jednak powinien być postacią numer 4 na pozycji przyjmujących w Zawierciu, aczkolwiek poprzedni sezon, te kilka spotkań, w których pojawiał się w składzie Jastrzębskiego Węgla, było moim zdaniem całkiem udanych. Tak, dobre zmiany dawał, szczególnie w Pucharze Polski, więc tutaj chyba wiele drużyn plus ligi chciały mieć takiego przyjmującego nominalnie numer 4. Biorąc pod uwagę, że z zespołu odszedł Oleg Achrem i Michał Żuk, wydaje mi się, że Zawiercie wzmocniło się na pozycji przyjmujących. Tak, zdecydowanie. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. No tam Kamil Semeniuk momentami myślę, że też prezentował bardzo dobry poziom. On tam w szczególności na zagrywce. Pamiętam seriami zdobywane punkty, które ratowały nie raz, nie dwa Zawiercie z opałów. No ale to wydaje mi się, że jednak podstawowa para przyjmujących Marcin Waliński, Aleksander Ferreira z tą gwiazdką, że może to jeszcze będzie Ferreira lub Mikołaj Pęczew. Myślę, że Portugalczyk w składzie Zawiercian powinien być w podstawowym składzie. Atakujący Grzegorz Bociek, Mateusz Malinowski tutaj bez zmian. Czyli Mateusz Malinowski, jak już wspominaliśmy, objawienie poprzedniego sezonu. Chyba nikt się nie spodziewał, że on zagra tak dobry ten sezon. No i Grzegorz Bociek, który po dużych problemach z nowotworem chyba krwi, tak, jeżeli tak dobrze pamiętam, wrócił do zdrowia, wrócił do gry i to jest chyba najważniejsza wiadomość. A druga dobra wiadomość jest taka, że on grał w zeszłym sezonie może nie zawsze bardzo dobrze, ale zdarzały mu się mecze na pewno dobre. On kondycyjnie wydaje mi się, że jeszcze w zeszłym sezonie nie był na aż takim poziomie swoim naturalnym, więc zobaczymy jak będzie w tym, ale cieszę się przede wszystkim, że on jest zdrowy. Tutaj oni się bardzo dobrze rotowali, bo na początku w szóstce rozpoczynał Grzegorz Bociek. Był taki moment, kiedy to Mateusz Malinowski był pierwszym środkowym zawodnikiem i tak się już kończył sezon. Ja myślę, że Mateusz Malinowski spotkał na swojej drodze świetnego rozgrywającego, bo grać z Michałem Masnym i to jeszcze w formie z ubiegłego sezonu to tylko jest wielka przyjemność i specyfika czy charakterystyka Mateusza Malinowskiego jako zawodnika z plastyczną lewą ręką, szybkiego, nie mającego najlepszych warunków fizycznych, no to bardzo mu sprzyjała ta szybka gra Michała Masnego. Myślę też, że Mateusz Malinowski zyskał na grze z Michałem Masnym. W sumie gdyby podstawowym atakującym miał być Grzegorz Bociek, to obawiałbym się, że na dystansie całego sezonu mógłby nie podołać, ale właśnie jeśli chodzi o ocenę całej tej pary, no to nic się nie zmieniło, to nadal jest bardzo dobra para atakujących i tu nie mam właściwie nic więcej do dodania. Tak, dwie różne charakterystyki, Grzegorz Bociek siła, Mateusz Malinowski technika, lewa ręka, Grzegorz Bociek prawa ręka, więc tutaj stąd też pewne uzupełniająca się pewna synergia tutaj powinna następować na pozycji atakujących.
środkowi. Łukasz Swodczyk to nie był podstawowy środkowy w zeszłym sezonie, ale on zostaje w drużynie Aluronu Virtus MC Zawiercie. Drugą postacią, która zostaje, Bartosz Gabryszewski, i on tym podstawowym środkowym był. No i dwie nowe twarze. Peter Verhees, Serie A, on grał w zeszłym sezonie w Ravennie, i Patryk Czarnowski, PGS Krabbełchatów. I piąta oczywiście postać, czyli Kania, tylko jak miał na imię? Marcin Kania. Tak jest. Przepraszam, Marcin Kania. Czyli pięć postaci na środku siatki i wszystkich tych, którzy obawiają się o to, że to jest, nie wiem, kontynuacja taktyki trzech równych szóstek, zapewniamy. Przede wszystkim jest to podyktowane zdrowiem zawodników, a mianowicie tym, że Patryk Czarnowski w zeszłym sezonie nie grał prawie w ogóle od pewnego momentu. Jak już się rozsypał, to już na boisko nie wszedł przez kilka miesięcy. No i Peter chyba. Spróbowałem sobie znaleźć jakieś nagranie, gdzie wymawia się jego imię, nazwisko, to jest Peter Weresz. To brzmi bardzo podobnie jak Peter Weresz, czyli Węgry. Węgier, który grał w Wersowi. Jedynie co to imię się... Ciekaw jestem, jak komentatorzy Polsatu Sport sobie poradzą, bo myślę, że tutaj kilka wariacji na temat usłyszymy. Będzie. Dobrze, Peter Weresz. Ale tyle to z Perinem chyba nie będzie. Peter Weresz, Ravenna w zeszłym sezonie, Serie A. No jeden z mocnych punktów reprezentacji Belgii. Tyle tylko, że on faktycznie problem też z kontuzjami ma. No i stąd też w tym momencie mamy pięć postaci na środku siatki w Aluronie Virtu CMC Zawiercie. No i jak myślicie, którzy, gdyby wszyscy byli zdrowi, mam nadzieję, że wszyscy będą zdrowi, to na którą dwójkę byście postawili? No, Bartosz Gawryszewski, który w poprzednim sezonie nie punktował bardzo dużo, ale bardzo dużo miał wybloków, czyli bardzo mocno przyczynił się do tej bardzo dobrej gry blokobrona drużyny Zawiercia. No i tutaj Belk. Myślę, że tak, Łukasz Fodczyk, który jest niesamowicie ciekawą postacią, bo to jest jedyny zawodnik w składzie, który się jeszcze ostał z tej drużyny, która grała w pierwszej lidze. Tak, to on był podstawowym środkowym, kiedy drużyna Zawiercia wygrywała baraże z drużyną z Częstochowy. On raczej szykowany jest na zmiennika, który ma dosyć agresywny flot i wchodził głównie na zagrywkę. Patryk Czarnowski, doświadczony zawodnik, ale wydaje mi się, że już też problemy zdrowotne wynikają z dosyć zaawansowanego wieku. No i Marcin Kania, który w ubiegłym roku był środkowym numer 4 i chyba w tym roku to się w ogóle nie zmieni. Peter Weresz na poziomie Serie A1 gra już od 2012 roku, więc to jest nie do przecenienia doświadczenie, granie w takiej lidze. Najlepszy sezon 2014-2015, gdzie był podstawowym środkowym Modeny, wygrał srebrny medal i Puchar Włoch. To jest bardzo dobry środkowy, tylko tak jak Piotrze wspomniałeś, miewa problemy ze zdrowiem i oprócz tego będą tutaj jeszcze kolidowały trochę limity. Przypuszczalnie, chcąc wykorzystać Belga, trzeba będzie wrócić do tego, co działo się w pierwszym sezonie w Zawierciu, czyli do grania z Krzysztofem Andrzejewskim na niektórych ustawieniach. Tak, no i to jest też, myślę, argument za tym, że Marcin Waliński może po prostu więcej otrzymywać szans na grę, jeżeli oczywiście wybierze akurat Marc Lebediu Belga do wyjściowego składu. No ja myślę, że to jest dobry transfer, tak jak w zeszłym sezonie, zestawienie Reino Gabryszewski z nóg nie zbijało. tak myślę, że Weresz, Peter Weresz, Peter. To Peter Weresz, będziemy się uczyć jeszcze tego pewnie przez cały sezon. To myślę, że to jest duże wzmocnienie, jeżeli będzie zdrowy. Oczywiście, jeżeli nie będzie zdrowy, no to paradoks jest taki, że w zasadzie zostajemy z parą Gawryszewski-Swodczyk prawdopodobnie lub Gawryszewski-Czarnowski. No i wtedy to zestawienie środka chyba nawet gorzej bym oceniał niż w poprzednim sezonie, bo Krzysztof Reino był wyróżniającą się postacią klubu. To pełna zgoda. I uzupełniając jeszcze temat belgijskiego środkowego, to zawodnik, który był czwarty w blokach na set w Serie A, robi mało łasów serwisowych, ale ma zagrywkę z wyskoku atakującą, duży zasięg i duża siła ofensywna, tak bym go krótko scharakteryzował. No i właśnie to wzmocnienie siły ofensywnej jeszcze przy dobrze grającym na środku Michale Masnym. On w zeszłym sezonie nie wykorzystywał często środkowych, tak często jak zdarzało mu się jeszcze w innych klubach. Tutaj postać Belga na pewno pomogłaby mu też w urozmaiceniu ataku, żeby to nie było tylko granie do skrzydła, no i gdzieś tam sporadycznie środkiem. No i przechodząc do rozgrywających, właśnie Michał Masny i Arshdeep Dosanjh. Słowak z obywatelstwem polskim, czyli jak już wspomnieliśmy, prawdopodobnie na licencji polskiej będzie występował od grudnia.
No i australijski rozgrywający Archdeep Dosan, czy wprowadzonej przez Marka Lebediu reprezentacji Australii, chyba nie zawsze wychodzi w podstawowej szóstce. Nie, jest to zawodnik, który poza tym, że wchodził często na zagrywkę i na podwyższenie bloku w ostatniej akcji, bo w przyszłym sezonie nie dostawał zbyt wielu szans na grę i to też wynikało chyba z tego, że jego jakość mocno odstaje od Michała Masnego. A Michał Masny wszystkim w zawierciu marzy się, żeby powtórzył poprzedni sezon, kiedy był no w top 3 rozgrywających w naszej lidze i chyba był to jeden z dwóch, trzech najlepszych sezonów Michała z tych wielu, 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 które spędził w naszej lidze. Ja tak przypominam sobie wcześniej, kiedy tak dobrze grał, to chyba było jeszcze w drużynie Zbyt Goście, tak? Gdzie z Dawidem Konarskim, Andrzejem Wroną czy Stefanem Antigą wygrywał rundę zasadniczą, także Michał Masny poprzedni sezon fantastyczny i wszyscy fani z Zawiercia życzą sobie chyba tego samego na obecny sezon. 39 urodziny już obchodził Michał Masny? Czy, bo 30... ma już 40 lat. Okej, okay, tak. Ma już 40 lat. No to on i Piotr Lipiński, jeżeli mielibyśmy wskazywać na rozgrywających seniorów, tak jak w Sejmie mamy pozycję marszałka seniora, którą prawdopodobnie Janusz Korwin-Mikke powinien objąć zgodnie z zasadą, to tak tutaj Michał Masny i Piotr Lipiński to taka dwójka 40-latków na rozegraniu. Gdyby to miał być ligowiec senior, no to chyba nie byłoby takiej kontrowersji jak z Januszem Korwinem-Mikke, prawda? Tak, myślę, to nie wiem, czy jakby to miało wyglądać, czy jakieś otwieranie rozgrywek plus ligi, bo pierwsza chyba zagrywka. Ta pierwsza zagrywka w sezonie, myślę, że byłoby to. Myślę, albo żeby pierwsza zmiana w kalendarzu, tak, rozgrywek. Dokładnie, albo pierwsza zmiana w kalendarzu rozgrywek. To mogłoby być bardzo, bardzo ciekawe. Siła doświadczenia niesamowita. I też co warto zauważyć, pomimo tego wieku już jak na siatkarza dość znaczącego, to Michał Masny w zeszłym roku na bloku radził sobie też naprawdę nieźle. To nie było tak, że tam wybierali się przez niego atakujący na skrzydle rywale, tylko on faktycznie zdarzało mu się, że punktował dobrze. No i w porównaniu do jednak kilka lat młodszego Pawła Wójckiego, tak szukając porównania, no to jednak radził sobie na bloku dużo lepiej, więc ta forma fizyczna była dobra i jeżeli dalej będzie dobra, no to Michał Masny powinien jeszcze cieszyć nas grą bardzo dobrą w kolejnym sezonie. Libero, również bez zmian. Teichiro Koga. Jeszcze sobie, jeśli pozwolisz, wtrącę sobie jeszcze ciekawostkę. Zastanawialiście się, który to jest sezon Michała Masnego w lidze? 12? Nie, dalej, bo Płomień Sosnowiec to chyba był pierwszy sezon, jeżeli tak, dobrze pamiętam. 2005 sezon. 2005 chyba zaczął. Który sezon? 13. A, to dużo się teraz będzie. Czyli 2005-2006 chyba, jeżeli dobrze pamiętam, zaczął Michał Masny. No i trzeba przyznać, że tam od razu w Sosnowcu no, pokazywał się z bardzo dobrej strony, no i tak już został w lidze. Z kolei drugi pod tym względem jest Jurij Gładyr, który zagrał już 10 sezonów. Mam na myśli obcokrajowców oczywiście, chociaż to już są Polacy, bo i Gładyr i Pęczew to są i Masny to są Polacy. A z kolei w trzeci pod tym względem jest Nikołaj Pęczew, który zagra teraz 8 sezon w PlusLidze i teraz mi się jeszcze przypomniało, że przy tym jak wymienialiśmy kluby, w których grał, to chyba pominęliśmy Stocznię Szczecin. Tak jest. Tak, czyli 6. Czyli 6. A Serhii? Libero. Dobra, to jeszcze, a Serhii Kapelusz nie jest jeszcze postacią, która bardzo długo grała już? Serhija Kapelusza już nie ma w PlusLidze, okay, a ja patrzę tylko na PlusLigowców. Dobra. Libero. Taichiro Koga, Krzysztof Andrzejewski, bez zmian. Japończyk, fenomenalny libero. Bardzo widowiskowy. On te swoje obrony nieprawdopodobne raz na jakiś czas musi zaprezentować wszystkim. Latający Japończyk. Malutki. Malutki latający Japończyk. Bardzo wysoka forma teraz na Pucharze Świata. No, też nie tylko drużyny Japonii, ale też indywidualnie Taichiro Kogi. W ubiegłym sezonie chyba w naszym wspólnym zdaniem top 3 naszych liberów w naszej lidze, także no tutaj bardzo dobrze obsadzona pozycja, przede wszystkim w postaci Kogi. Oczywiście, jeżeli będzie trzeba tutaj wymieniać libero w przypadku środkowych, no to Krzysztof Andrzejewski to jest solidny ligowiec, no ale to nie jest poziom Japończyka. Zdecydowanie. Tutaj jeżeli limit obcokrajowców pozwoli, to sądzę, że pełnie możliwości będzie mógł pokazać Taichiro Koga, czyli i na przyjęciu, i w obronie, a nie Krzysztof Andrzejewski. No i tak właśnie skład posklejał na ten sezon Mark Lebediu. Mark Lebediew to w sumie chyba nie ma obowiązującej formy. On sam chyba przyznawał, że żona chyba do niego mówi Lebediew, inni mówią Lebediu. No to już nie ma to specjalnego znaczenia. Ja będę się trzymał Marka Lebediu.
Na pewno to jest bardzo dobry trener i tu się wszyscy do tego zgodzimy. Tak, bardzo dobry trener, on ma bardzo ciekawe spojrzenie na siatkówkę i wydaje mi się, że jest dużą wartością dla Zawiercia. Jeżeli chodzi o odejścia z klubu, na przyjęciu Kamil Semeniuk, on udał się do Zaksy, zakończył wypożyczenie. Michał Żuk w BBTS-ie Bielsko-Biała, Oleg Achrem szuka zespołu i chyba trenuje z Resowią przedsezonowo. Trenuje. Zgadza się. No i na środku Krzysztof Rejno, niedużo tych zmian. Dwa powroty wypożyczeń do Zaksy, no i Michał Żuk, który też przebył drogę z drużyną Zawiercia z pierwszej ligi do plus ligi, powrócił do pierwszej ligi, do drużyny z Bielsko-Białej. Największa strata? Zawiercie jest... Okej, to jest Filip, mów. Znaczy, chciałem tylko dodać, że Zawiercie jest kratą zespołu, które dokonały najmniej ruchów transferowych. Tak, najmniej ruchów transferowych, no i teraz znak zapytania, ale co do tego, co to może znaczyć dla Zawiercia, ale o tym za chwilę. Największa strata, jeśli chodzi o was, Kamil Semeniuk czy Krzysztof Rejno, tak zawęży wybór. Kamil Semeniuk. Też myślę, że Kamil Semeniuk. Ja myślę, że Krzysztof Rejno, no bo ja tutaj akurat przy tych odejściach biorę pod uwagę to, kto przyszedł, i Krzysztof Rejno mógłby się przydać jako trzeci środkowy, nawet drugi, trzeci środkowy, a Kamil Semeniuk na tle Ferenca, Pęczewa, Walińskiego, Ferreiry aż tak dużą stratą, myślę, dla Zawiercia nie jest. No i wiecie już wszystko o transferach do klubu, transferach z klubu w sezonie 2019-20. Jeśli chodzi o Aluron Virtu CMC Zawiercie, a już za chwilę porozmawiamy o tym, jakie są nasze przewidywania względem tego zespołu na następny sezon. Szósty set. Podstawowa szóstka Aluronu Virtu CMC Zawiercie na sezon 2019-2020 z małą gwiazdką, że może coś się zmienić pewnie w obsadzie przyjęcia, ale ja to widzę tak: Masny Malinowski, Ferreira Waliński, Weresz Gawryszewski i Koga na libero. To już założeniem tak, że mamy już Michała Masnego jako grającego na polskiej licencji, tak? Dokładnie. Tutaj bym się zgodził, tak, z tą wyjściową szóstką. Dokładnie. Myślę, że tak będzie. I awizowana druga szóstka: Dosanż Bociek, Ferenc Pęczew, Swodczyk Czarnowski i Andrzejewski. Które miejsce to da Zawierciu? Tutaj pamiętamy, co mówiłeś w poprzednich odcinkach o tej pewnej średniej ważonej, czyli do powrotu do swojej normy. Myślę, że czy drużyna Zawiercia jest w stanie powtórzyć awans do półfinału. Chciałoby się pod kątem tej atmosfery, jaka jest w hali w Zawierciu, chciałoby się pod kątem tego, jak to bardzo ładnie ubarwia naszą ligową siatkówkę, natomiast czy ten skład i czy ma taki potencjał, żeby ponownie w czwórce być, kiedy ta drużyna już jest lepiej znana. To mam wątpliwości, w związku z tym wydaje mi się, że nie powinno być problemu z awansem do playoff, ale z awansem do półfinału może już być ciężko, stąd typowałbym miejsca 5-7. Zastanawiam się, czy będzie w plus za taka drużyna, w której ocenie potencjału będziemy się znacząco różnić, bo akurat myślę, że tak jak powiedział Kuba, szanse duże na awans do playoff, ale nie sądzę, że Zawiercie znajdzie się w półfinale. Albo znamy się bardzo dobrze, albo znamy się bardzo źle, na to wychodzi. Jeśli chodzi o nasze przewidywania przedsezonowe, no ja myślę, że playoffy tak, jak najbardziej, bo dlaczego w zasadzie nie? No, jeden z najlepszych libero w lidze, jeden z najlepszych rozgrywających w lidze, mocne zestawienie przyjęcia, w szczególności Ferreira, który może mieć kolejny sezon, kto wie, czy nie lepszy? Lepszy. Dobre zestawienie atakujących, no to jest drużyna kompletna, również z dobrymi zmiennikami. Ja tutaj widzę faktycznie szansę na te miejsca 5-7. No i to jest jakby kolejna drużyna w szeregu tych, które gdzieś tam prezentują porównywalny potencjał. No, Czarni Radom, Aluron Virtu CMC Zawiercie, Indyk Pola ZS Olsztyn. To takie trzy drużyny, które wydaje mi się, że gdzieś tam tym swoim potencjałem kadrowym są do siebie zbliżone. Powinny być spokojnie w playoffach. Tak, i powinny być w playoffach, a czy to pozwoli na cokolwiek więcej, no to tego w zasadzie nie wiemy. Znowu pytanie, co się wydarzy w playoffach, tak? No bo... Tutaj 2-3 dobre mecze i jest szansa wejść do półfinału. Taka charakterystyka playoffów. Także tutaj, znając trenera Lebedu, no to może przygotować drużynę do tych spotkań bardzo dobrze i może kolejna niespodzianka nas czeka. Kto wie? Kto wie? Czy macie jeszcze coś do dodania o Zawiercianach przed sezonem? Pozostaje chyba tylko życzyć większej hali Zawiercianom, bo tam jest akurat z tym problem, że nie jest problem z zapełnieniem, tylko jest problem z przepełnieniem. Dokładnie, jest problem z przepełnieniem, a no właśnie, jeszcze jeśli chodzi o atuty,
to własna hala, dość ciasna, żywiołowi kibice, tam gra się bardzo trudno. I niski sufit. Tak, i kto wie, czy to może nie być taki języczek uwagi, jeśli chodzi o pozycję na koniec sezonu Zawiercian. Dzięki. Za uwagę dziękuję w kolejnym odcinku podcastu Szósty Set przedsezonowo. Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Korfanty. Dziękujemy.